przerwie wszystkich. Witamy Państwa serdecznie. Dzisiaj postanowiliśmy nagrać odcinek o takiej dosyć kontrowersyjnej sprawie. Tutaj w okolicy. Mianowicie o Przekopie i o bursztynie na Przekopie Mierzei Wiślanej. Ale tak naprawdę zanim zaczniemy opowiadać o tym wszystkim, co mamy do powiedzenia, to myślę, że powinniśmy przede wszystkim podziękować widzom za tak liczną obecność. Absolutnie nie spodziewałem się tego, że 10 tysięcy obejrzeń w tak krótkim czasie. Liczyliśmy może na 100. Może na 150, prawda? Na 150, a się okazuje, że tyle, więc za wszystkie subskrypcje bardzo dziękujemy, za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze, za wszystkie obejrzenia. Na pytania odpowiemy, bo tak, pozywało się tak wiele pytań, że odpowiemy. Odpowiemy. W następnej kolejności, aczkolwiek uznaliśmy, że ten temat jest na tyle istotny, żeby zrobić to najpierw. Bo okazuje się, że jest to temat przede wszystkim popularny w tej chwili. Mierzeja i Przekop na Mierzei. Jeżdżą tutaj wycieczki całe, żeby tylko i wyłącznie zobaczyć ten przekop. Kibice, tak. I krążą bardzo liczne legendy na temat tego, cóż tutaj na tej Mierzei z tym bursztynem, ile tego bursztynu nie ma, gdzie ten bursztyn się znajduje. I tak dalej. Skarby niezmierzone. Tak, każdy tutaj przyjeżdża z łopatką i z woreczkiem, licząc na to, że swoje skarby. Z siateczką i latareczką, tak. Natomiast no, sytuacja, rzeczywistość trochę, mam wrażenie, jest inna. I co? I w związku z tym, może zaczniemy o tym trochę opowiadać. Co pan myśli? Bo ja na przykład się absolutnie nie spodziewałem tego, żeby to do tego przekopu w ogóle dojdzie. Zupełnie nie miałem, znaczy ja uważałem, że to jest jakaś tam obietnica, jakiś tam tak naprawdę grubsza kiełbasa wyborcza niż cokolwiek innego i nie wierzyłem do samego końca, że ten przekop... Ja nawet jak las wycięto, nadal nie wierzyłem, że ktokolwiek wbije łopatę, prawda? Tak. To właściwie do teraz jeszcze nie mogę uwierzyć, że to się dzieje wszystko. Tak, zwłaszcza, że mamy do czynienia, co by nie powiedzieć, z katastrofą ekologiczną. W bardzo dużym rozmiarze. Tak. I co ciekawe, ani jednego ekologa na miejscu. Jest rekompensata przecież. Jest rekompensata ekologiczna w postaci wyspy, prawda? No tak. No już sam wał w ramach rekompensaty wchodzący w zalew, jeden z najpiękniejszych widoków Europy zepsuł. Poruszając się drogą od Skowronek, czy nawet wcześniej od kątów rybackich wzdłuż zalewu, było widać i z samochodu, i z roweru, i idąc pieszo, bezkresny zalew i majaczącą na horyzoncie katedrę we Fromborku. Dzisiaj nasyp, który powstał, zasłania absolutnie ten widok, zniknął, prawda? Mamy do czynienia z widokiem na jakieś bajoro, nie wiadomo co to jest, prawda? I kupę piasku. I kupa piasku, prawda. Tak, no od strony morza to też nie wygląda zachęcająco. Tak jak wczoraj miałem okazję być na miejscu, tam się przekonać organoleptycznie, jak to wygląda. No to faktycznie... Któryś raz z rzędu zresztą. Któryś raz z rzędu, ale teraz chciałem na świeżo przed samym nagraniem po prostu zobaczyć, obejrzeć to wszystko. No to niestety nie będziemy pokazywać rzeczywiście żadnych ujęć, będziemy o tym opowiadać, bo wszelkiego typu filmy na pewno na YouTubie sobie odszukacie i z lotu ptaka, i nie z lotu ptaka, jest tego całe mnóstwo i znaleźć bardzo prosto. Sami nie nakręcilibyśmy lepszych ujęć, więc po co się, tak powiem, męczyć i wysilać, skoro inni zrobili to lepiej już przed nami. Profesjonaliści. Tak. Natomiast te pirsy, tak, wychodzące w morze, już tam po 100 metrów przynajmniej, mają. Teraz zaczyna być pomału widać ogrom tak naprawdę tej inwestycji.
i ogrom tego zniszczenia, tak? To były przepiękne plaże, dzika. No, jedna z najpiękniejszych, moja ulubiona zresztą. Jedna z najdzikszych w ogóle na Mierzei, nie? Tak. Jedna z najdzikszych w Polsce. No i niestety, tego już nie ma, tak? To jakby jeżeli ktoś jeszcze pamięta, to już warto to zapamiętać, sobie wbić w pamięć na dłużej. Piękną rzecz, czy tragiczną rzecz opowiadają rybacy. Ja tego nie widziałem, bo jeszcze w tym czasie, w ostatnim czasie, jak zaczęto budować przekop, nie byłem na morzu, prawda? Zbliżając się z kierunku północnego, do północnego zachodu, na 11 mili od brzegu zaczyna się pokazywać Wysoczyzna Elbląska, która w barwach zachodzącego słońca wygląda niezwykle przyjaźnie, jak jakiś stwór, wieloryb wyłaniający się z morza. I gdy płynie się coraz bliżej brzegu, około 7-8 mili, wieloryb zaczyna się uśmiechać. To ukazywała się żeglarzowi uśmiech Mierzei Wiślanej. Z jej krzywizną, przepięknym uśmiechem. Czyli wieloryb zaczynał się nam uśmiechać. Dzisiaj rybacy opowiadają, że owszem, wieloryb się uśmiecha, ale szczerbatym uśmiechem. Czyli ktoś mu te zęby poprzetrącał. Poprzetrącał. O ile wiele w ogóle ma zęby, no, to fiszbina. Fiszbina, to przytrąca. No tak, to szkoda. No niestety widać to również w samej wodzie, bo właściwie jak się idzie od przekopu aż do Krynicy Morskiej, zwiedziłem no, prawie Piask, przeszedłem w dwóch etapach do przekopu ten teren, no to woda jest mętna, zmącona, ewidentnie zamulona czymś, aż po Krynicę od tego brzegu. Rybami wilińcowymi wyszły. Aż za Krynicę, tak naprawdę, Krynicę, jeszcze parę kilometrów. Tam się zaczyna przeszczać. Tak, brzuzek. Do portu tam przy maszcie. Przy Leśniczówce to jest zejście 14, prawda? 13, 14, 15, 16. 14, 15, 16. Aż dotąd woda jest mętna i brudna. Tak. Więc to jest tego typu i tej wielkości katastrofa ekologiczna. Tak? O tym się nie mówi. Mówi się o bursztynie na przekopie. No ale tak, myślę, że moglibyśmy troszeczkę poopowiadać, zanim przejdziemy do samego bursztynu, o tym, co ty myślisz, Piotrze, na temat ekonomicznego sensu całego tego przedsięwzięcia, które już nie wymieniajmy sum, ile to będzie kosztować, bo to jest, jak widać, nieistotne dla nikogo. Dla nikogo. Zwłaszcza w trudnej sytuacji ekonomicznej tak. Naszego państwa, prawda? Tak. Ale nadrukowaliśmy 200 miliardów. Stać nas. Gdy siada się na klifach w okolicach Piask i patrzy się w zalew, od wielu lat widać wzmożony ruch na zalewie. Płyną barki z Kaliningradu do Elbląga. Wiozące węgiel. Przez Cieśninę Pilarską? Nie. Bezpośrednio? Z Królewca, bezpośrednio z Królewca. Przez Cieśninę Pilarską zapewne też jakaś część tych barek przechodzi. Węgiel jest dostarczany do obwodu kaliningradzkiego koleją. Tam jest przeładowywany na barki i drogą wodną przesyłany do Elbląga. Z tego, co się mówi, prawda, z tego, co widać, z oficjalnych raportów, 2/3 węgla na rynku polskim to węgiel rosyjski. I myślisz, że większość jego tej... Ja sądzę, że większość po tej ilości płynących barek po prostu
po zalewie idzie z obwodu kaliningradzkiego węgla do Polski. Czyli, żeby przewieźć węgiel do Polski, który jest tu niezbędnym artykułem, jak widać, prawda, rosyjski węgiel, nie potrzeba wcale przekopu. No nie, bo ten transport morski cały czas do Elbląga dociera. Dociera, oczywiście, prawda. Jeszcze raz, jeżeli to nawet nie cały węgiel idzie tą drogą, rosyjski węgiel do Polski, no to na pewno jego znaczna część. Kto pali w piecach węglem tu w okolicy, od lat nie dostał polskiego węgla, bo go tu po prostu nie ma. Cała północ Polski pali rosyjskim węglem, bardzo niskiej jakości, zakamienionym i tak dalej, zanieczyszczającym w potworny sposób powietrze. Czy ma węgiel przez ten kanał dalej iść ze wzmożoną z Rosji, prawda, ilością? Nie wiemy, prawda? No ale nawet jeżeli będzie przekop, to on i tak będzie przed tamtą drogą. Tamtą drogą nie będzie przez przekop. To bez sensu, bo dalej. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację. To po rozmowach z wieloma i tu z kapitanami tych największych kontenerowców, które wchodzą na Bałtyk do Gdyni i do Gdańska. Oni się z tego projektu po prostu śmieją. Bo nie zostaje nic innego, prawda? Proszę sobie wyobrazić, że kontenerowiec, który bierze na pokład 22 tysiące kontenerów, wpływając do portu gdańskiego, który jest przygotowany po ostatnich przebudowach, dawny port północny, po ostatnich przebudowach do przyjęcia tak wielkich jednostek i przyjęcia tak wielkiej ilości kontenerów, również do wyekspediowania i załadowania w ciągu doby 22 tysięcy kontenerów. Taki kontenerowiec ma zanurzenie 18 metrów. Przechodząc na Bałtyk przez cieśniny duńskie, kontenerowiec wyczekuje dobrej pogody, a przed nim idzie refuler, drążąc cieśninę duńską, jakby na nowo tor wodny, który bez przerwy tam się zasypuje, do głębokości 22-24 metrów, żeby było bezpiecznie, żeby mógł przejść w ogóle. Co przy głębokości 4 czy 5 metrów, jaką proponuje się, żaden taki kontenerowiec nie jest w stanie przejść do Elbląga, ani port w Elblągu przyjąć. A więc on wejdzie do Gdańska. Albo z 18 tysiącami kontenerów do terminalu kontenerowego w Gdyni. Generalnie jest chyba jeszcze druga droga, już zupełnie po polskiej stronie, która też byłaby chyba nie, z niewielkim kosztem do opróżnienia, myślę o kanałach tutaj. No tak, to wszystko, co się barkami wozi, można drogą przez śluzę w Polskiej Głowie i w Przegalinie i Martwą Wisłą dobić do Gdańska. Nie ma jakiegokolwiek problemu. Do Elbląga w sensie. Słucham? Do Elbląga. Czy z Elbląga do Gdańska i odwrotnie, z Gdańska do Elbląga, prawda? Jeżeli nawet gdzieś odcinki są, mosty, które zostały wybudowane w ostatnim czasie, nowe, pozwalają na przejście dużych barek, prawda? Czyli ten tor wodny istnieje cały czas do Elbląga dla ruchu barki. Transport wodny... Proszę sobie wyobrazić, że kontener, który został załadowany, załóżmy w Ełku czy Olsztynie, z adresatem zamorskim, jedzie tirem, dojeżdża do Siódemki i z obwodnicy Elbląga, Siódemki, dojeżdża w 45 minut do portu w Gdańsku. Jaki jest sens przeładowywania
przeładowywania kontenerów na barki, wiezienia ich do Gdańska drogą wodną. Jeżeli 45 minut, a tu mamy, no może optymistycznie licząc, 2 dni, prawda, tej całej operacji, jaki ma to sens ekonomiczny? Absurdalny. Do tego port w Elblągu nie jest przygotowany do załadunku i wyładunku kontenerów. Samo pogłębienie i utylizacja po zakładach, po stoczni Schichau, odlewniach stoczni Schichau, portu w Elblągu, szacuje się dzisiaj utylizację tych materiałów, które zalegają w porcie, na 150 milionów złotych. I kosztami zostaje obciążone miasto Elbląg. Musi to unieść, ten potworny wydatek. Nie będą to pieniądze centralne. Dalej mówi się, no dobrze, ale tu chodzi o małe jednostki, o żeglugę jachtów morskich na terenie zalewu i tak dalej. Jak z tą żeglugą? To jest kolejny absurd, prawda? Nasz kolega ostatnio parkuje samochód w porcie w Krynicy Morskiej obok jachtu, który miał pływać po zalewie. Z tej racji, że jest to jacht morski, nie ma możliwości, no zwodowanie, jest możliwość zwodowania, ale bez sens pływania po zalewie przy zanurzeniu, jeżeli ten jacht ma zanurzenie około 5 metrów, prawda? Średnia głębokość zalewu w polskiej strefie to jest 2,5 metra. Średnia. Czyli pozostaje tylko poruszanie się po torach. Tylko poruszanie się po torach wodnych, czyli i po torze wodnym, no, jak ty poruszają się na silniku, czyli cały bezsens. Kanał Elbląski, który by pozwolił do tego, nie jest w stanie tych jachtów w jakikolwiek sposób przyjąć, prawda? Jeżeli by miała być to droga na jeziorach, załóżmy, prawda? Drogą wodną, jest po prostu niemożliwa. Czyli to, co pływa po zalewie, jeżeli za wodę, jest to woda morska, ale bardzo płytka, to jest laguna, prawda? Jeżeli organizuje się regaty wielkie, prawda? Ale to są klasy typu Optymist, typu Kadet, typu Fin, prawda? Gdzie te żaglóweczki, prawda, są w stanie pływać po zalewie. Czyli argument, że kanał jest potrzebny dla tej żeglugi, dla jachtów morskich, który uruchomi żeglarstwo i turystykę, to morskie, jest argumentem absurdalnym. Mhm. No, może powiedzieć ktoś, kto nie pływa. Tak? Ktoś nie pływa. No. Typowa kiełbasa wyborcza i nie ten, stosowano ją wielokrotnie, wiele partii. Od 20 lat przynajmniej. Nie? Przynajmniej od 20 lat. Się mówi o tym przy Europie, że tak, że powstanie. I podniesie ekonomicznie Elbląg, może z kolan, nie wiem, jak to powiedzieć. Żeby się nikt nie obraził. Z drugiej strony. Tak. No, w każdym razie, że pomoże ekonomicznie. W każdym razie ekonomicznie, nie widzę, żeby Elbląg specjalnie leżał na kolanach, no, prawda? Nie leży, dlatego też nie wiem. Kanał go może położyć, prawda, na kolana. No. Tak. Nagle będzie trzeba wyjąć z kieszeni 150 milionów złotych, prawda? No to zobaczymy, czy to udźwigną. No. Znaczy, życzę tego z całego serca. No ale to zobaczymy. No. W każdym razie to ostatnia ekonomiczna jakby przesłanka, którą ja słyszałem w mediach właściwie głównie, no to jest kwestia tego, że tam są jakieś niesamowite ilości bursztynu, które oszacowano ostatnio aż na 6,9 tony, prawda? Tak, tak. I nawet chyba w Sejmie ktoś stwierdził, już nie będę przytaczał dokładnie nazwiska, bo nie jestem aż tak obeznany ze środowiskiem sejmowym. Ktoś przytaczał, że kilogram tego bursztynu wart jest 22 tysiące złotych, proszę pana. O Boże. Także niech pan sobie 6,9 tony przeliczy, to pan będzie wiedział, ile tam pieniędzy leży. Takiego bursztynu, który kosztuje 22 tysiące za kilogram,
może być jedna bryłka w tej ilości, nie będzie więcej. No to tak skąpisz, no niech będą dwie. No niech będą dwie, prawda? Natomiast użytkowy bursztyn z tej ilości stanowi maksymalnie 10%. To jest 69 kilo według tego szacunku. Trzeba pamiętać, co się stało w tym miejscu. Czy tam bursztyn w ogóle jest, czy go nie ma. No właśnie. No. Zacznijmy sobie ten. Trzeba pamiętać, że od lat 70. firmy Jubiler i potem Polsrebro na Mierzei Wiślanej całymi latami poszukiwały bursztynu. Poszukiwanie w czasach PRL-u było równoznaczne z wydobyciem. Są na to dokumenty, prawda, że wydobywano w jakimś miejscu z tytułu prób, które robiono i deklarowano oficjalnie 250-280 kilo. Natomiast skup tychże firm kupował od pracowników, okolicznych mieszkańców, na przykład 30-35 ton. Ten proces trwał latami, dziesiątkami lat, prawda? Te szacunki złóż zawsze były, gdy naprawdę trzeba było oszacować, okazało się oszacowane, ale już tych złóż nie ma. To jest przypadek również, przypadek miejsca, gdzie buduje się dzisiaj kanał, nieistniejącej wsi Nowy Świat. W tym Nowym Świecie wydobywano bursztyn w latach 80. Powiem Ci, że już w tej chwili w związku z tym zrozumiałem, dlaczego wybrano to miejsce. Bo tak się ładnie nazywa. Nie, ulicą Nowy Świat możesz dojść dokładnie pod Sejm. Rozumiem, skąd to skojarzenie w takim razie. No, cegłę z rozebranej wsi barkami wywieziono na odbudowę Warszawy holenderską. Na Żadkach, nie w odbudowy Gdańska, to, prawda? Oryginalna, bo to murowana była wieś, prawda, holenderska, Nowy Świat. I rozebrano ją z tego powodu, prawda? I ona z tego powodu zniknęła z map. Natomiast w miejscu tym poszukiwano bursztyn bardzo intensywnie. I o dziwo, nie było go tam wiele. Złoża bursztynu, tego aluwialnego, są gdzie indziej. Ale tego gdzie? Dowiecie się w następnej części.